Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Gil i Lis, Przegadany miesiąc. Po mojej lewej stronie znajduje się Szymon Bronimir Gilis. Nazwisko, imię i drugie imię też by się przydało. A ja nazywam się Karolina Lisek. Witamy Was w naszym projekcie, który realizujemy w ramach ISAP-u. Dzisiejsze wiadomości, jak zawsze, zebrał Karol Grabowski, za co bardzo dziękujemy, a montaż wykonał Kamil Widuch z Gruba Klisze. No dobra, no ale zauważycie na pewno w dzisiejszym odcinku, że dość spore zmiany się zrobiły, ponieważ lepiej nas widać. Mamy nowy sprzęt do nagrywania, tak samo jak i nowe urządzenia do nagrywania dźwięku. Będzie nas o wiele lepiej na pewno słychać. No i będziemy mieli nadzieję, że Wasze pragnienia dotyczące tego właśnie programu Gil i Lis będą spełniane, więc mówcie nam, dawajcie w komentarzach informacje, co warto by było umieścić w tym programie, a my będziemy starali się to robić dla Was. Ja jeszcze chcę dodać od siebie, że dostałam kilka sugestii od osób ode mnie z pracy, że dobrze by było z tyłu coś umieścić i żeby był po prostu ciekawszy tło. Mamy posąg. Welesa. Może w przyszłości dorobimy się jakichś obrazów na ścianie ciekawszych, żebyście faktycznie mieli na czym oko zawiesić. No na razie, przykro mi bardzo, musicie patrzeć na nas. Był też pomysł, żebyśmy nagrywali na zewnątrz, ale jest na zewnątrz tak gorąco, że po prostu byśmy się roztopili prawdopodobnie w trakcie nagrywania. Wyobraźcie sobie, że tak bardzo Was uwielbiamy, że wyłączyliśmy w domu klimatyzację, żeby nie szumiała. Dokładnie. A co w dzisiejszym odcinku? No co, no dzisiejszy odcinek jest dosyć spory, więc będziemy mieli naprawdę bardzo dużo do gadania. Pierwsze co to jest powrót archeologów na jezioro Lubanowo, prawda? Dokładnie tak. Kolejny sezon badań w ciepłym na Pomorzu. Celtowie w Polsce Środkowej, czyli nieoczekiwane odkrycie w polskim jeziorze na Kujawach. Plany modernizacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie do korekty. Powodem jest cenne znalezisko. Dokładnie. To jest bardzo ciekawa historia. Chałupa na chałupie, a każda sprzed niemal 1000 lat. Kolejny sezon badań nad grodziskiem wczesnośredniowiecznym w Bytowie. Zlot Słowian i Wikingów Góra Peruna w tym sezonie niestety odwołany. Nie odbędzie się, niestety. Szkoda. Konferencja popularnonaukowa Porządki Litwy 12-13 września 2024 roku w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Bombowe grodzisko, badania archeologiczne w Chodliku. Tak, informacja dosyć ciekawa. Zrekonstruowali twarz świętego Wojciecha, tak szczerze mówiąc, z X wieku i efekt robi naprawdę wielkie wrażenie, ale to za chwileczkę o tym będziemy mówić. Na zamku Lipowiec, województwo małopolskie, odkryto zabytki z XIV wieku. Tak, i tutaj będzie jeszcze konferencja popularno-naukowa 3-4 października 2024 roku w tym samym Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieździe pod tytułem Religiae Słowia. Chodzi o to, że to nie jest jedna religia, ale wiele religii. Kolejne znalezisko w Chodliku. No i nowa wystawa stała na pograniczu najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej w Muzeum w Jarosławiu, województwo podkarpackie. Oprócz tego jeszcze wspomnimy o nadchodzącej reakcji słowiańskiej, o minionej Kupale. Tak. No i jeszcze ja coś tam dodam od siebie. Znajdziemy jeszcze parę fajnych rzeczy, ale co, zacznijmy od tego powodu archeologów? Poczekaj, to może jeszcze zróbmy tak, dajmy im chwilkę, to teraz jest dla Was moment. Weźcie sobie, zróbcie kawusie, zróbcie sobie herbatunię, przygotujcie sobie kanapeczki, bo nie wiem, kiedy to oglądacie. Przygotujcie się, zróbcie sobie pauzę i za chwilkę wracamy. I właśnie wróciliśmy. Okej. Magia kina, proszę Państwa. Powrót archeologów na jezioro Lubanowo. W okresie 14-17 lipca, 27 lipca, przepraszam bardzo, planowane są kolejne badania podwodne na jeziorze Lubanowo w Pomorzu Zachodnim. I co jest tutaj ciekawego? Bardzo mało zachowało się w Europie stanowisk archeologicznych, które świadczą o kulcie związanym z jeziorami. Tak, że składano do jeziora tak jakieś rzeczy kultowe, czyli jakieś ofiary dla bogów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ większość z nich jest na północy Europy, czyli Skandynawia i tak dalej. I tam klimat robił to, że te jeziora stawały się w tym momencie bagniskami, znaczy torfowiskami i tak dalej. Jednakże
mało zachowało się takich jezior i udało się takie jezioro znaleźć, kolejne, bo to nie jest jedyne, gdzie zostały znalezione artefakty. Skąd? Tutaj mamy we wczesnym średniowieczu, ale są też okres wpływów rzymskich. Natomiast to, co składano tam, no wiadomo, to nie było też tak, że wszystkie rzeczy, znaleziska, które tam odkryto, miały charakter kultowy, ale najprawdopodobniej część z nich miała i były to m.in. broń i różnego rodzaju narzędzia, a także ceramika, ozdoby. Znaleziska są nie tylko wczesno-średniowieczne, ale także późno-średniowieczne i niektóre z nich są w pewien sposób najprawdopodobniej celowo zniszczone, czyli na przykład wygięte dokładnie, podpalone. Dokładnie. Dobrze, że nie znaleźli granatów, wszyscy na pewno się z tego cieszą. Ale znaleźli granaty w innym zaraz do tego dojdziemy. No, tak. Kolejny sezon badań w ciepłym na Pomorzu. Na koniec czerwca archeolodzy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wrócą do wykopalisk w ciepłym. Badania będą trwały do 27 lipca. A dlaczego ciepłym? No, o ciepłym jest cały czas głośno, tak szczerze mówiąc, bo to jest stanowisko, które jest mniej więcej z X wieku naszej ery i tam bardzo rozbudowana jest zabudowa mieszkalna, grodziska wojskowa i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że tych badań tam jest co najmniej na 10, jak nie 20 lat. Ja się na tym nie znam. Jak tak mówisz i masz na to jakiś fakultet, to okej. Okay. Natomiast kwestia jest taka, że to grodzisko jest związane z pierwszymi władcami piastowskimi. Możliwe, że z Mieszkiem I albo z Bolesławem Chrobrym. Obszar ten był dosyć istotny, dlatego że próbowano tam osiągnąć swoje wpływy piastowskie. Tak, tak, tak. Więc dokładnie. Cóż, to jest informacja podana przez Uniwersytet Warszawski. No i tam będą sobie na pewno działać przez długi, długi okres czasu, bo z pierwszych informacji na temat tego obszaru do badań wynika na to, że to była naprawdę bardzo spora osada. Czyli najprawdopodobniej będzie tam można bardzo dużo rzeczy ciekawych znaleźć. No i oczywiście później interpretacja naukowa się tutaj niesamowicie przyda. Kolejny temat, również temat jeziorny. Tutaj akurat Celtowie w Polsce Środkowej, czyli nieoczekiwane odkrycie w polskim jeziorze na Kujawach. Odkrycie dokonano w kwietniu, ale tak naprawdę dopiero teraz dowiadujemy się o tym, co się wydarzyło. Najprawdopodobniej odkryte zostały depozyty z III wieku przed naszą erą, które w pewien sposób wpisują się w ten zakres przedmiotów składanych ofiarnie przez Celtów. I są one składane, znaczy są one, były one składane bóstwom wodnym, czyli w rzekach, jeziorach, bagnach. No, a ze swojej strony to dopowiem tutaj tylko i wyłącznie to, że Celtowie jako jeden z wielu ludów, które przechodziły przez Europę ze wschodu na zachód, pozostawiali nie tylko i wyłącznie depozyty w postaci rzeczy, które można było składać na przykład bogom czy bóstwom lokalnym, ale to byli ludzie, którzy odkładali też kulturę, sztukę, rzemiosło, metalurgię na przykład i tak dalej. No więc byli bardzo ciekawym ludem i właśnie z tych historii będziemy mieli możliwość się dowiedzieć także o kulturze słowiańskiej, która po części też poniekąd jest przesiąknięta kulturą Celtów. I tutaj również Uniwersytet Warszawski maczał swoje naukowe palce w tym temacie. W ogóle jak do tego doszło, że oni odkryli coś takiego, jak znaleźli miecz. Tak, dokładnie. Oni próbowali, znaczy znaleziono przed laty miecz i próbowano ustalić dokładnie, gdzie on mógł się znajdować i jak to nauka przez przypadek. I obok tego było kupę innych przedmiotów, sierpy i tak dalej, prawda? No, dokładnie. Kolejny temat, to jest bardzo ciekawy temat, nadaje się na jakiś film dosłownie. Mam nadzieję, że taki film pojawi się taki w formie reportażowej z tego, co się wydarzyło. Jakby to powiedzieć, Kraków jest bardzo niebezpieczny dla deweloperów, prawda? Bardzo niebezpieczny. Jak ktoś z was jest deweloperem i chce zainwestować pieniądze, nie Kraków, naprawdę. Ale my wiemy, co z tymi pieniędzmi zrobić. Tak, więc podamy numery stowarzyszenia, gdzie to przelewać. Dokładnie. Otóż przygotowano plany modernizacji dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie i rozpoczęto wstępne badania. No, windę chcieli postawić. I poszerzyć też korytarze, tak, żeby przystosować je dla osób z niepełnosprawnościami i tak dalej. Ale jak to Kraków? Okazuje się, że znaleziono krypty i nie tylko krypty, również odnotowano szkielety. Tak.
dosyć nietypowy, tam jest chyba pochówek XVII wiek, jak dobrze pamiętam. To jest w trumnie znaleziono szkielet, ale ten szkielet jest dosyć nietypowy, dlatego że znaleziono cały szkielet plus dodatkowo jeszcze jakieś części, które sugerują naukowcy, że możliwe, że po prostu gdzieś tam się, że spadły po prostu do tej trumny. Albo przyszyli mu jeszcze za życie. Myślisz, że implantacja? Nie wiem. To jest, tak jak oni tutaj piszą, to jest XVII-XVIII wiek, więc no już może być zaawansowana transplantacja ręki albo nogi. Nie wiadomo, no naukowcy na pewno o tym opowiedzą w jakimś periodyku naukowym. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego was gorąco zachęcamy do zapoznania się z nim. Tutaj jest jeszcze wspomnienie, że znaleziono także pozostałości paleniska, właśnie relikty tak. Kościoła Świętego Michała wzniesione na tym... Z tego paleniska oni wnioskują, że możliwe, że tam była też łaźnia jakaś, właśnie te relikty Kościoła Świętego Michała. No jest dużo poszlak, dużo możliwości, więc no czekamy na ciekawe wieści od nich, bo no dzieje się to. No i tak jak powiedziałem, Kraków. Nie, deweloperzy, nie róbcie tego, naprawdę. Chałupa na chałupie, a każda sprzed 1000 lat. No właśnie, tutaj informacja jest o tym, że trwa wiosenny sezon prac badawczych, a mamy już pełnię lata, gorąco, jak nie wiem. Na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Bytowie. I tam badacze odkopali ślady po domach postawionych na Majdanie, wyniesione położone na skraju rynny polodowcowej, które dnem płynie potok Boruja. Nazywane było Zamkową Górą. Nie wiadomo, jak długo te badania ogólnie rzecz biorąc potrwają. Tak, no ale już jest datowanie mniej więcej, bo to jest 8 wiek naszej ery, czyli no można już stwierdzić, że to raczej najprawdopodobniej byli Słowianie. No oni tutaj wspominają, że ogólnie na tym terenie w tym VII-VIII wieku osiedlili się Słowianie i wznieśli właśnie gród. Znaczy najpierw była osada, później gród, później był on przebudowywany. Mhm. Znaczy już całkiem dużo informacji na temat tego, jak to wyglądało tam życie, tak, prawda? No, zobaczymy, co będzie dalej z tymi pracami. Niezbyt dużo zmianek, ale no, zerknijcie sobie na linka, którego udostępnimy. Kurier Bytowski. Na pewno tam będzie więcej informacji. No i co, no smutna informacja teraz troszeczkę, nie? Tak, dlatego że ja mam duży sentyment do tej imprezy. Tak. To była nasza pierwsza wyjątkowa randka. z moją żoną żeśmy tam byli. Tak, to z Lot Słowian i Wikingów Góra Peruna. W tym sezonie się nie odbędzie. Tam wydarzenie, ta impreza odbywała się już od 2011 roku i była organizowana m.in. przez Ród Dębowego Liścia, Lugowie Peruna. Przepraszam. Tak, dokładnie. I niestety w schronisku Głodówka, kto był, ten wie, jak bardzo jest tam pięknie. Kto nie był, to możecie sobie wygooglać zdjęcia. Jest to schronisko, które znajduje się, chyba to jest na pograniczu Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej. Tak, ale widok stamtąd jest taki oszałamiający, że klękajcie narody jest, po prostu, prawda? Tak, jest pięknie i właśnie tam odbywała się taka impreza coroczna dla rekonstruktorów. Ona tak była mówiona, że to jest impreza od rekonstruktorów dla rekonstruktorów. Dokładnie. Oczywiście też takie typowe kowalskie się pojawiali, w tym my właśnie, tak, w ogóle nie byliśmy wtedy w rekonstrukcji. Ale poznaliśmy wiele wspaniałych ludzi, niesamowitych, którzy są zarażeni tą rekonstrukcją wczesnego średniowiecza, niesamowicie. Konkurencje, jakie tam w ogóle przychodziły, to człowiek nawet nie mógłby się domyśleć, że można walczyć na przykład dwoma Dunami. My nawet braliśmy udział tam w swadźbie. Tak, to było chyba 2016. No następny rok chyba, żeśmy pojechali. Ale powiem wam, że to jest jedna z niewielu imprez, która naprawdę ściągała zastępy wewnątrz rekonstrukcji historycznej, szczególnie w tego wczesnego średniowiecza. I tak jak sam Witosław, pozdrawiamy Witosława, to była naprawdę niesamowita atmosfera. Jak ktoś jest biedniejszy w atmosferę, to tam się pakowało ją do puszek i eksportowało. Więc było niestety niesamowicie. Niestety doszło do zmian w zarządzie schroniska Głodówka. Wymagania, jakie zostały postawione przez schronisko, sprawiły, że okazały się zbyt trudne do sprostania przez organizatorów wydarzenia. I w tej chwili organizatorzy wydarzenia zastanawiają się nad tym, czy jak to zorganizować w następnych latach, czy w jakimś innym miejscu, czy może i użyjemy internetu, żeby im pomóc. Proszę Państwa, znajdźcie ich na internecie. Ród Dębowego Liścia, Lugiowie, Wojowie Peruna. Jeżeli macie pomysł, gdzie Górę Peruna można by było znowu odtworzyć, zorganizować, to dajcie im znać.
Tak samo jeżeli... Pamiętajcie, że to jest góra Peruna. Góra. To jest nasza inicjatywa w tej chwili. Jakby nie uzgadnialiśmy tego tak, absolutnie z drużynami. Teraz tak pomyślałam, że może znacie jakichś sponsorów, którzy mogliby wesprzeć tą imprezę swoimi datkami, żeby po prostu ona się faktycznie odbyła. Może niekoniecznie w schronisku Głodówka, chociaż fajnie by było tam wrócić, bo naprawdę było przepięknie. Widok na Tatry rewelacyjny. Oj tak. Tak, tam było cudownie. Po kilku głębszych... miodach. Oczywiście miodach. To jest bardzo ciekawa konferencja naukowa. Myślę, że ciebie by tutaj zainteresowała ze względu na pochodzenie twojego nazwiska Gilis, które tak, jest litewskie. Dokładnie. 12-13 września w siedzibie Muzeum Początków Państwa Polskiego odbędzie się taka konferencja popularno-naukowa Początki Litwy. Ona ma na celu przybliżyć nam, Polakom, historię naszego sąsiada. No bo to jest tak troszeczkę zaniedbywane, tak szczerze mówiąc. Trzeba sobie wyobrazić to, że nie tylko i wyłącznie była Rzeczpospolita obojga narodów, ale my na tronie mieliśmy litewskiego króla. Przecież Jagiełło, jak my to teraz w tej chwili mówiły, on niekoniecznie miał tak na nazwisko. To było Jowgiało. Więc trzeba brać też pod uwagę, jesteś że... Jesteś pewny, że podajesz tak, dobrą informację? Tak. Dobra, ja tego nie weryfikowałam. Tak, ja to weryfikowałem. Więc nazwa tego króla była typowo litewska. On był Litwinem. Nasze kraje, Litwa i Polska, było jednością. Plan konferencji jest taki, że będą to 15-minutowe wystąpienia, plus po nich będą się odbywać takie 15-minutowe rozmowy, dyskusje, panele dyskusyjne. Odpowiedzi na pytania takie. Tak. I co jest bardzo ciekawe, możecie zgłaszać propozycje referatów do 19 lipca i też umieścimy pod tym filmem mail, na który możecie właśnie takie tytuły wraz z abstraktem do 1000 znaków wysyłać muzeum. To jeżeli ktoś się interesuje historią, to może pójść, nie? Ale w ogóle jestem, tak jeszcze dodam od siebie, że jestem naprawdę szczerze i pozytywnie zaskoczona działalnością muzeum w Gnieźnie, bo oni mają świetne pomysły i właśnie teraz widzicie fragment ogona tak, naszego kota. No idź, chodź. Wiem, że nie jesteś zadowolony. Co wam mogę powiedzieć? Każdy z nas chce być gwiazdą, tak? Słuchajcie, właśnie tu jest pewien problem, dlatego że prawdopodobnie w ostatnim odcinku wspominaliśmy o koniach, które były transportowane ze Skandynawii i bardzo nam obcięło zasięgi, więc nie zdziwcie się, jak będziemy wypikiwać albo wycinać niektóre fragmenty, bo jak widać, cały czas YouTube nas słucha tak, i o niektórych rzeczach po prostu nie możemy mówić. Chodnik zaskakuje. Chodnik zaskakuje wieloma rzeczami, bo badania naukowe i archeologiczne tam się odbywają od dawien dawna, szczerze mówiąc. I w chodniku znaleźli 32 granaty. Tak. Na stanowisku archeologicznym 32 sztuki, wyobrażasz sobie? Lechia naprawdę była bardzo silna, szczególnie jej cesarstwo. Tak. Dokładnie tak, a tak całkiem serio, no to są to bomby z okresu II wojny światowej, to znaczy bomby, granaty ręczne, granaty, bo to dokładnie, też trzeba sprostować. Czyli nikomu nic się nie stało, a granaty najprawdopodobniej zostały skonsumowane przez jednostkę saperów z wojska. Tak, oni połykają to na śniadanie. Oni to na śniadanie takie coś, jeszcze tutaj musimy dodać, i to jest moja wina, bo w poprzednim odcinku ja powiedziałam, że to jest województwo opolskie, a to absolutnie nie jest województwo opolskie. Chodnik znajduje się w województwie lubelskim, więc bardzo was przepraszam za to i mam nadzieję, że się nauczę. I co? Przepraszamy lubliniaków. Przepraszamy. Przepraszamy. Ciekawa kolejna informacja. Świętego Wojciecha chyba każdy zna. Osobiście? Nie, ale z Wojtkiem kiedyś byłem na ty, nie wiem czy mnie pamięta w tej chwili. No i co, no, Święty Wojciech, czyli patron Polski, katolicki patron Polski, był człowiekiem, który chrystianizował nie tylko i wyłącznie północne rubieża teraźniejszej Polski, ale także północno-wschodnie i jeszcze dalej. Mhm. No i co, no, zginął śmiercią męczenniczą według katolików, a tak szczerze mówiąc to przegiął pałkę troszeczkę. Tak, dlatego że on złamał lokalne tabu. Tabu, bo najprawdopodobniej, przynajmniej tak jak podają informacje tutaj, wszedł do Świętego Gaju. I ale to jeszcze, to nie pierwszy raz wszedł do Świętego Gaju. Można powiedzieć, że tutaj
no, Bałtowie w tym przypadku, tak? Tak, tak, Bałtowie. Byli dosyć tolerancyjni, jeżeli czekali aż do drugiego razu. I co więcej, odbył się sąd nad świętym Wojciechem, tak, gdzie między innymi brali udział kapłani i podjęta została decyzja o... Święty Wojciech, wiadomo co. Błędem poznawczym jest to, że człowiek stara się mentalność i moralność tamtejszego człowieka oceniać swoją własną moralnością. Ja wam opowiem, jak bardzo oni byli łaskawi. Bo tak, nie dość, że przychodzi do nich człowiek nieznany, tak jakby ktoś przyszedł do was do chałupy, zaczyna się rozgaszczać, no to go wypraszacie, prawda? No i okej, okay. No i oni go wyprosili, powiedzieli, no stary, no przyjedź jeszcze raz, to cię zabij. Przychodzi drugi raz, robi dokładnie to samo, z całą swoją ekipą, wojów i całego zastępu. No to mówią, sorry stary, ale przegiąłeś pałkę i trzeba będzie cię... No i oni to robią. Był sąd nad nim, byli kapłani, przeprowadzili go na miejsce, gdzie miał być strażny. I teraz jak bardzo łaskawi byli? Uwolnili towarzyszy. Wszystkich innych uwolnili i puścili wolnych. Tylko i wyłącznie jego zostawili, więc... To była pewnego rodzaju też pokazówka, jakby nie patrzeć. Tak, bo najważniejszego, ale z drugiej strony oni naprawdę bardzo łaskawie. No ale co, zrekonstruowali jego twarz. Ale było to trudne, dlatego że o ile w ogóle to jest święty Wojciech, dlatego że on tam był przenoszony z jednego miejsca na drugie i nie było fragmentu żuchwy, czy nawet całej... lewej części twarzy i żuchwy nie było. Więc się troszeczkę naukowcy musieli napracować, żeby komputerowo zrekonstruować tą twarz. Tak. Ale się udało i będziecie mogli ją zobaczyć. Tak, tak. Bardzo, bardzo ciekawy projekt i myślę, że warto chociażby go zobaczyć, jak mogła wyglądać twarz człowieka z X wieku naszej ery, który najeżdżał biednych Prusów. Ale słuchaj, nie najechałbyś Prusów, jakbyś został patronem Polski? Nie, wtedy w sumie nawet nie był Polski, przecież było państwo mieszka pierwszego. Dobra, ale taka hipotetyczna sytuacja. Nie, ja w dalszym ciągu nie. No i proszę państwa, na zamku Lipowiec, województwo małopolskie, krótka zmianka tylko i wyłącznie, że z XIV wieku skarby odkryli. Groty, kłuszy, noże, fragmenty podkowy końskiej. No i właśnie takie skarby znaleźli w zamku Lipowiec. Są to przedmioty datowane na XIV wiek. Natomiast zamek może być też z XIII wieku, o czym można się dowiedzieć z kroniki Jana Długosza, że była tam siedziba rycerzy rabusiów trudniących się rozbojem na pograniczu ziemi krakowskiej i śląskiej księstwa raciborsko-opolskiego. Dokładnie. Następnie Lipowiec stał się obronną rezydencją, w której stale przebywał jeden z biskupów krakowskich. Tak. Nie wiem, jakoś tak nic fantastycznego po prostu znaleźli. Jest, bo jest. Takie znaleziska z XIV wieku w Polsce standard. No, kupę tego jest przecież tutaj. Tak. Później to sprzedają. Mi się podobają takie wielkie informacje, jak na przykład ta, co za chwileczkę powiemy, o tej konferencji popularno-naukowej. Bardzo proponuję. 3-4 października tego roku w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Ja to nazwałem Religia Słowian. Dlaczego? Bo religie Słowian, bo ta religia, te wierzenia nie były, nie było jednych wierzeń Słowian. Może był ten właśnie taki prasłowiański trzon wierzeń, ale wierzenia... Zastanawiam się właśnie, tak, czy oni to ugryzą z tej strony, czy z innej. Tym bardziej, że oni będą wspominać nie tylko o wczesnym, ale też o późnym średniowieczu, więc to tak, może być bardzo ciekawe. Może tu bardziej też będzie chodziło o zakres jakichś wierzeń, właśnie tak jak mówisz, wierzeń lokalnych, ale na nie pewno. Tylko, no bo na dobrą sprawę, jeżeli byśmy mówili o Słowianach, no to mówimy o ludziach posługujących się językiem słowiańskim. Religią Słowian też w późnym średniowieczu był chrześcijaństwo, no. Więc zobaczymy, jak to ugryzą. Znaczy, tutaj trzeba wspomnieć o tym, że ta konferencja popularno-naukowa to jest konferencja, która jest zakończeniem pewnego rodzaju wystawy właśnie o tym samym tytule. I to jest taka kropka nad i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Następna wystawa już będzie prawdopodobnie pod koniec października, z początkiem listopada. Ale mega niesamowicie ciekawe wydarzenie i na pewno zbierze ze sobą bardzo duże ilości słuchaczy. Z tego co widzę, opłata konferencyjna, jeżeli ktoś chce być na miejscu, 220 zł, która obejmuje nocleg i wyżywienie, więc jest to według mnie gratka, bo to jest niska cena. Jeszcze bardzo ciekawym tutaj panelem będzie spotkanie, podczas którego będą przedstawione wyniki badań nad chrystianizacją ziem polskich
i czeskich w średniowieczu. Obecnie prowadzi to polsko-czeski zespół badawczy pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Brachy i docenta Martina Nodla w ramach projektu finansowanego przez NCN. Więc zapraszamy serdecznie na tą konferencję. Myślę, że chyba się pojawi nawet to na internecie w postaci jakiegoś nagrania. No trzymam chociażby kciuki, żeby takie coś się pojawiło. Nie, jakby była taka możliwość, to żeby było... nagrali, ale jeszcze jakby zrobili transmisję online, to by było świetnie. Ale to wątpię w to, bo jak, jeżeli tam są... Ale nawet patrząc się na te koszty, 220 zł, to myślę, że oni naprawdę nic na tym nie zarabiają. To są tylko i wyłącznie koszty noclegów, jedzenia i przygotowania jakoś tam sali. To pewnie jest tak. Fenomenalna naprawdę rzecz, jeżeli ktoś się interesuje tym. Pewnie i tak musieli zdobyć jakieś dofinansowanie na to, żeby takich gości ugościć. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś interesuje się historią, archeologią, jest rekonstruktorem, to jest takie must have. Więc lećcie tam, mam Muzeum Początków Państwa Polskiego. A znowu się pojawia chodnik. Tak, bomba. Mogą znaleźć. Wspominaliśmy. Ci straszni są po prostu. No. Rozszczepianie jąder. Tak, dzięki granatom. Tak. Wspominaliśmy w tym odcinku o chodliku, ale dosłownie na dniach gruchnęła wieść o kolejnym znalezisku podczas badań rozległych kompleksów leśnych otaczających chodlik. Odkryto pochodzący z okresu epoki brązu naramiennik lub nagolennik. I to zostało odkryte na terenie takich a la bagien w lesie. Ja w dalszym ciągu kibicuję chodnikowi, bomba domowa musi być tam znaleziona i to będzie cesarstwo Wielkiej Lechii. Znowu mamy obcięte zasięgi, dziękuję ci bardzo. Aha, jest zła, dobrze. Ja myślę, że tak, mimo że to są filmy edukacyjne. A jak będę mówił teraz reaktor atomowy, bo to też podobno Lechici mieli. Tak? No. I fuzję jądrową robili. I jeździli na dinozaurach. Kurczę, powiem tacy ci. Tacy ludzie. W Jarosławiu, województwo podkarpackim, bardzo ciekawa wystawa będzie, bo tutaj będzie wystawa, która się nazywa Na pograniczu najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej. Jak bardzo stara ma być ta historia, jeżeli słyszycie coś takiego, najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej. No, ja jak usłyszałem sobie ten tytuł, pomyślałem, no nie wiem, no piąty wiek, może... Może będzie czwarty, trzeci. No nie, proszę państwa, tutaj się troszeczkę spieli wszyscy ludzie i czyli chwileczkę dzieją. 20 tysięcy tak. lat dziejów człowieka na ziemi jarosławskiej. Co tam się mogło dziać? Dokładnie, 20 tysięcy lat od historii. Od czasów łowców reniferów schyłkowej epoki lodowcowej aż do średniowiecznego miasta. To jest coś niesamowitego. Przepiękna wystawa i ja nie słyszałem nigdy o takiej wystawie, która brałaby pod uwagę tak szeroki zakres dat. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy w poprzednim odcinku nie mówiliśmy o wystawie, gdzie właśnie sięgali, i to chyba był Kraków, sięgali od właśnie neolitu mniej więcej aż po współczesny. A to nie była Wieliczka? Bo tam w Wieliczce osadnictwo było ale z nie, neolitem. Ja mówię, że wystawa jest taka. No nie wiem też, nie jestem pewien. Ale ogólnie rzecz biorąc, niesamowicie ciekawe. I to jest ostatnia informacja z oficjalnego nurtu. Tak. Skończyły się już kupały. Nocy kupały w dużej ilości gromad radziemowierczych, chramów i tak dalej się odbyły. Było fenomenalnie. My też wróciliśmy i 3 dni musieliśmy odpoczywać, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób dojść do rzeczywistości. No u nas kupała była bajeczna. Miejmy nadzieję, że u was także, a jeżeli nie byliście, to pamiętajcie, że noc kupała to jest przepiękne, cudowne święto. Warto taką tradycję kultywować. Dokładnie tak. A już za niedługo odbędzie się reakcja słowiańska. Tak, reakcja słowiańska to jest 16-18 sierpnia w Sosnowcu, w parku imienia Jacka Kuronia. Zapraszamy serdecznie, bo będzie naprawdę multum zespołów. 9? 9 zespołów. Ja organizator, no nie pytam się ciebie. Ale wiesz, ja robię plakaty, więc ja już zapamiętałam w miarę możliwości. Dobra, a wymienisz wszystkie? Nie. Nie. Znaczy nie, no wymienię. Będą tak. Żniwa. Będzie. Żywiołak. Będzie. 4 mile lasu. No. Czarny bez. Tak. Licho. Diabeł Boruta. Łysa góra. Tak, Diabeł Boruta. Jeszcze dwa. Czekaj, bo Swachy szukam. Swachy będą, no, tak. I jeszcze jeden. Szukam wzrokiem bez tym wzrokowce. O czarnym bzie już powiedziałam. Żniwa już powiedziałam. Licho już powiedziałam. Łysa góra już powiedziałam. Swachy już powiedzieliśmy. Posłuchajcie. Weliar, no przepraszamy, tak, Weliar będzie. Posłuchajcie, będzie naprawdę bardzo dużo muzyki od piątku do niedzieli. Scena będzie postawiona, będą oni grali od popołudnia. W niedzielę będziemy od wcześniejszych godzin grali.
Dodatkowo rekonstrukcja historyczna. Dużo rekonstrukcji organizowana między innymi przez Nordliga Sverdahir. Dokładnie. No z tego co wiemy, będzie, już wiemy, że będzie prawdopodobnie ponad 100 rekonstruktorów, więc dokładnie. Będzie się działo. Oprócz tego będzie tor łuczniczy organizowany przez Arczerii Dąbrowa Górnicza. Będzie można porzucać toporem. Dokładnie tak, byle bezpiecznie. Jarmark. Będzie jarmark. I będziemy mieli granat. Tak, schodlika, te takie z trzeciego wieku naszej ery. Więc będziecie się dobrze bawić. Oprócz tego, w poprzednim odcinku zapomniałam wam powiedzieć, pojawiła nowa się już książka Magia Wojny i Wojna Magii. My jako ISAP nie mamy nad nią patronatu, tak wyszło, ale i tak uważam, że jest warta wspomnienia, więc wspominam, że już jest dostępna. To już samo nazwisko mówi o sobie. Kamil Kajkowski jest wyśmienitym naukowcem i naprawdę, jeżeli chodzi o jego książki, mimo tego, że dla niektórych może być język naukowy mniej zrozumiały, to gwarantuję wam, że informacje w tej książce zawarte są na tyle fantastyczne, że tak dadzą jest. One światło na często niezrozumiałe dla innych aspekty naszej kultury. Jest 372 strony tekstu, a oprócz tego zobaczcie, ile z bibliografii źródeł. Tyle macie źródeł. A to świadczy właśnie o randze i wadze tej książki. Dokładnie. Więc każdemu słowianofilowi polecamy Magia Wojny i Wojna Magii. Warto to zrobić i zakupić ją. A skoro jeszcze przy książkach jesteśmy, to taka informacja ode mnie dla was, że znacie moje artykuły, mniej więcej wiecie, o czym piszę. I podpisałam umowę z Pruszyński Spółka. Myślę, że z końcem roku coś się ukaże w ramach tej współpracy, więc zapraszam, śledźcie informacje na ISAP-ie, bo na pewno na ISAP-ie będziemy publikować, a kto mnie ma w znajomych, to też śledźcie, na pewno będę się chwalić. No i co, inny teraz, jak za każdym razem przy robieniu takiej transmisji na YouTubie, prosimy was wszystkich o oczywiście polajkowanie, subskrypcję, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką możliwość. No i oczywiście w komentarzach dawajcie informacje, czego jeszcze potrzebujecie, a my będziemy starać się wam dostarczać to w formie taką, jaką wy osobiście preferujecie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że kanapeczki, kawka lub herbatka, cokolwiek tutaj spożywaliście, było smaczne. No i co, do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia za miesiąc. Sława wam!